Mateuszu. Utkłem. To tak nie miało być, jakby nie ta dziura. No, masz rację, siądziemy se. No, posiedzimy, pogadamy. Chociażbym w górę teraz wyjechał, przypuszczam. Ale daje radę Yamaha. No, naprawdę chodzi o to tam. No. Dobra, kurwa, może jeszcze to pokombinuję. Do góry czy na dół? Spróbuję tu, ale może wjadę. No czuł! Ty, mundle to mundle? Tylko dwoje albo trudno na dwoje wiedziesz. Przerwa na baterię, o, zesiądę. Dobra. O Jezu, mnie pięta boli. No gazu mu tam. Co tam miało być? Na luzie to się nie da wjechać. A porysaj. Żeby mi tam piachu nie dotknął. Daj mu tam. Za mało. No. No tak, zatrzymi mi silnik. A ciekawe, czy czujnik przechyłu zadziała. O, zadziałał. Nie, KTM to jest. Czujnik przechyłu się załączył i... No, jeszcze mi odpalił go. Nie ty... Za gamoń. On sam gaśnie, to KTM! Dzisiaj nie było. Ale szpad, jak? Do tyłu chyba, nie? Czy do przodu? Czekaj. Z powrotem. Wyciągnęliśmy go i se pojechał. No tak, taki uprzejmy.
panie Grzegorzu? Aś pad! Czekaj! Aż poszedł! Dobrze, dobrze, że wyhamowałem, bo bym kurwa tak, jedną. To tak jest. Jak go bierzemy tutaj, nie? A miałem sobie wyskoczyć na tej górce. A, czekaj. Koła by trzeba wyprostować trochę. O, dobra. Ten to się zawsze gdzieś pakuje. Nie mam siły, ja pierdzielę. Odpadło. Widziałeś? Widziałeś? Mundrę to? Ale żeś się ustawił. O panie! Nie